Witam Was serdecznie w filmiku o renowacji szafki, którą znalazłam na śmietniku i przyciągnęłam do domu na takim właśnie wózeczku przeprowadzkowym, który na szczęście mieliśmy w piwnicy, bo inaczej to nie wiem, jakbym to sama dotargała. Jest to szafka, tak dziwnie troszeczkę pokazywać Wam ją, jak tak głupio stoi. Jest to szafka tak na oko. Może nas tu poprawicie, ale na oko ja myślę, że lata 70. czy coś w tym stylu. Szafka na pewno wykonana dość fajnie, porządnie, bo ma wszystkie tutaj te szuflady popodpisywane. Jest wykonana w Szwajcarii, z tego co tutaj widziałam. No i przynajmniej częściowo wykonana ręcznie. Ale ta szafka jest bardzo mocno już zniszczona, to znaczy nie jest nigdzie zgniła, czy nie ma jakichś dużych ubytków, ale ma lakier już całkowicie po prostu przeżarty czasem, z wieloma odbarwieniami, zmatowieniami. Tutaj jak widać też ta szuflada, ona nie była w takim stanie, kiedy zbierałam tę szafkę ze śmietnika. Ta szuflada została przez nas już oczyszczona, bo chcieliśmy w ogóle zrobić test, sprawdzić, czy to jest możliwe, żeby się tym zająć na własną rękę, ponieważ nie jesteśmy absolutnie specjalistami w tej dziedzinie. Lubimy hobbystycznie oglądać sobie takie renowacje i metamorfozy. Nie chcieliśmy też kupować całego wielkiego warsztatu. Niektóre rzeczy oczywiście można by było zrobić lepiej niż my i nawet my już po małym researchu jesteśmy tego świadomi, że niektóre rzeczy można by było zrobić bardziej profesjonalnie, użyć pewnych substancji, narzędzi, których my nie mamy i nie chcieliśmy w nie inwestować, bo nie chcemy zacząć teraz masowo renowacji mebli. Po prostu szukaliśmy szafeczki dokładnie tutaj w to miejsce, pod ten obraz, która będzie pasowała zarówno rozmiarem, jak i stylem do naszego salonu i do tego tutaj miejsca. I trafiła się na śmietniku. Co jest plusem, to że ma naklejkę na wywalenie śmieci, więc jeżeli nam coś nie pójdzie, to możemy ją po prostu za darmo wyrzucić, bo w Szwajcarii wyrzucanie śmieci jest dość drogie. Nie ma takich gabarytów za darmo, nie ma takich dni, po prostu zawsze trzeba za to zapłacić. Największe moje zmartwienie dotyczące tejże szafki to jest to, że tutaj ktoś odwalił jakąś taką dziwną rzeźbę i przykleił taki plastikowy blat. Ja się trochę boję, co zobaczymy pod spodem, pod tym klejem. Zobaczymy, może trzeba będzie gdzieś kupować fornir, coś dosztukowywać, to się okaże. Co będziemy tu robili? Będziemy po prostu zdzierali warstwę lakieru szlifierką. Owszem, wiem, można by było to robić cyklinką, rozpuszczalnikami i tak dalej. My kupiliśmy szlifierkę, którą zaraz Wam też pokażę. Będziemy to zdzierali i będziemy później, mamy kupioną szpachlę w kolorze palisander, mamy kupioną lakierobejcę w kolorze palisander, bo wydaje nam się, że te kolory właśnie pasują do naszych mebli w domu. Kto ogląda mój kanał, ten mniej więcej wie, jakie mamy meble, ale tak Wam na szybko pokazuję, jakie mamy meble. I do koloru podłogi również. I mam nadzieję, że lakierobejca będzie tutaj ostatnim etapem, jeżeli chodzi o powłoki. Rozważamy również wymianę uchwytów. Na szczęście jest to taki dość klasyczny rozstaw 6 cm, nie powinno być z tym problemu, ale najpierw zobaczymy, jak oryginalne uchwyty będą wyglądały już po tej naszej renowacji i rozważamy też wymianę nóżek, bo te są takie mało stylowe, a to łatwo akurat takie rzeczy wymienić. Szlifierka, którą dysponujemy, to jest po prostu szlifierka z Lidla. Dobrze się tutaj nam sprawdza i mamy do niej też papiery o różnej gradacji, także też będziemy ich używać. Mam dwa pudełka takich papierów. Czytałam, że jak ktoś zdziera szlifierką lakier, to ten lakier będzie się tak maział i że dość dużo tych papierów trzeba zużyć, ale że uparliśmy się, że nie chcemy żadnych cyklinek i takich tam rzeczy dokupować, to po prostu mam dużo papieru. I tutaj jest zamek, do którego nie mamy klucza. Ktoś nie wyrzucił klucza razem z meblem, ale w domu rodzinnym, po mojej babci, która miała po prostu wszystko, znaleźliśmy, o nie otworzę tego teraz, w każdym razie znaleźliśmy oryginalnie jeszcze zapakowane zamki. Tu jest zamek bębenkowy, tu jest zamek wpuszczany, no tutaj chyba bębenkowy bardziej będzie miał zastosowanie. I może da się to wymienić, może on się nada. Zobaczymy. W każdym razie tutaj jest zamek
jest do niego zestaw trzech aż kluczy, także mamy możliwość się tym zająć. Możemy też dokupić jakiś inny zamek, jeżeli uznamy, że wymieniamy klamki na przykład na jakieś złote, to trzeba będzie raczej zamek w miarę pasujący do tego nabyć, no ale to już mamy na start. Proszę bardzo, poziom i zabieramy się za roboty. Widzicie to wszystko? To muszę zaraz posprzątać. Pragnę dodać, że w zeszły weekend mój mąż umył cały balkon, umył okna. Tak wyglądają teraz nasze okna. O tak. Tak, jesteśmy geniuszami. Bardzo dobrze planujemy czasowo, co w jakiej kolejności robić, ewidentnie. Także jeżeli kiedykolwiek jeszcze będę narzekała na pylenie brzozy i nie brzozy, tylko sosny i zawalanie mi balkonu na żółto, to przypomnijcie mi, co sobie sama zrobiłam. Ale jest pięknie. Zobaczcie, jak jest pięknie. A blat górny to jest w ogóle cudny po prostu. Więc muszę umyć tę szafkę i spróbować uratować jakoś balkon. I w domu już też było pełno syfu, ale dom już odkurzyłam. Natomiast przede mną odkurzanie i mycie balkonu. Dobra, nie było tak źle, w około 40 minut sprzątnęłam tę masakrę. Szafka wygląda tak, ja ją teraz umyłam dość dokładnie, więc jeszcze gdzieniegdzie jest mokrawa. No i będzie schła teraz przez jakiś czas. Nie wiem, czy jutro będziemy mieli możliwość kontynuować, zobaczymy. W każdym razie, mamy tu drobniutkie ubytki forniru. W zasadzie ja nawet nie wiem, czy to jest, szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy to jest fornir, czy to jest, nie wiem. Bo trochę nie wygląda. Nie, jest fornir, dobra. Mamy tu drobne ubytki i teoretycznie powinniśmy dosztukować to, ale nie będziemy tego robić, ponieważ ubytek jest tu, maleńki, jedyne widoczne miejsce, gdzie jest ubytek i drugi ubytek jest tutaj, przy samej ścianie, większy i po prostu to spróbujemy zaszpachlować, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy kupioną szpachlę taką do drewna i spróbujemy to przeszpachlować, ona jest w tym samym kolorze, co nasza lakier obejca. I zobaczymy. No najwyżej będzie dramat, ale naklejka na odpady jest. I na razie nie kosztowało nas to jakoś bardzo dużo pracy. Jeśli chodzi o nasze materiały, to mamy po prostu szpachle i lakierobejce Vidaron. Obie w kolorze palisander. Wieczorem udało nam się jeszcze nałożyć szpachlę, która już wyschła i musimy ją teraz przeszlifować. I zabieramy się za lakierobejce. Szpachle nakładaliśmy we wszystkich miejscach, gdzie znaleźliśmy nawet, tak wiecie, pod palcem jakiekolwiek małe buby. Bo no jak już ją mamy, to czemu nie? Zwłaszcza, że bardzo szybko to idzie. I super udało się też dosztukować to. Także jestem zadowolona z wyboru techniki. Jesteśmy po pierwszej warstwie lakierobejcy. Zaraz będę kładła drugą i powiem wam, że jestem dosyć pozytywnie zaskoczona tym, jak to wygląda, ale jest jeden smuteczek, to znaczy szpachla jest w tym samym kolorze, co ta lakierobejca i myślałam, że nie będzie się to w ogóle odznaczać, a odznacza się dosyć mocno. Nie wiem, czy tutaj teraz to zobaczycie, bo jest takie jeszcze ostre słońce, mimo że jest już wieczór na naszym balkonie. Ale wiecie, z tego się nie strzela. W każdym razie zaraz będzie druga warstwa i też pociągnę jedną warstwę po bokach tych szuflad, bo mnie to denerwuje, że będą się wysuwały takie pomazane szuflady. Więc dodałam sobie roboty, no ale zaraz będę się za to zabierać. No i słuchajcie, gotowa szafka wygląda tak. Jednak parę rzeczy było zrobione inaczej niż powiedziałam, to znaczy mówiłam, że będziemy wymieniali nogi, mówiłam, że będziemy wymieniali okucia i jak widzicie na razie nie wymieniamy, ponieważ te nogi naprawdę dobrze wyglądają już po zmianie, przynajmniej w naszym guście, po zmianie kolorystyki mebla i pasują idealnie do nóg wszystkich, które mamy w salonie, bo mamy dużo czarnych, metalowych nóg w naszych meblach w salonie. Proszę, proszę, przepraszam za bałagany dzieciowe, ale no jest jak jest. Także idealnie się to komponuje. Natomiast okucia po doszorowaniu też są całkiem estetyczne. Możliwe, że z czasem sobie je zmienimy na jakieś, na przykład pasowałyby tutaj takie szczotkowane, mosiężne. Ale na razie bardzo dobrze nam to wygląda. Tak się prezentuje mebel. Kolor, tak jak wam już zaznaczałam, kolor dobraliśmy sobie do kolorystyki ogólnej naszego mieszkania. Oczywiście można by było pozostać przy tym najjaśniejszym kolorze drewna,
które oczywiście troszeczkę by ściemniało po nakładaniu jakiejkolwiek powłoki, ale jednak no, większość mieszkań czy większość takich gustów ludzkich jest w obrębie tych jaśniejszych mebli, więc jak najbardziej da się również zostać przy jaśniejszym kolorze. I ja Was zachęcam do dawania drugiego życia meblom, do ratowania ich zamiast kupowania nowych, bo no, jest to piękna rzecz, piękny gest, kawałek historii. I też powiem Wam, że sporo zaoszczędzonych pieniędzy, bo tego typu meble, to jest mebel najprawdopodobniej z lat 70., najprawdopodobniej ręczna lub częściowo ręczna robota, patrząc pod tym, jak są też popodpisywane szuflady. Takie meble u nas kosztują około 1500-2000 franków i my mamy ten mebel w cenie, no, amortyzacji szlifierki, która jest tanią szlifierką z Lidla i trzech, dosłownie trzech papierków ściernych i 1/4 mniej więcej szpachli i szpachli to w ogóle znikomej ilości, ale lakierobejcy, a szpachla i lakierobejca obie kosztowały około 70 zł. Także widzicie, no i oczywiście praca, ale praca to był nasz czas wolny, przyjemnie spędzony wieczorami, inaczej spędzilibyśmy ten czas po prostu oglądając coś w telewizji, więc nie był to czas, który normalnie pożytkowalibyśmy na bardziej zarobkowe czy bardziej dochodowe zajęcia. Także naprawdę praktycznie za darmo mamy mebel, który chcieliśmy mieć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i ja już tym skończę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!